Nazywam się Marta Lech-Maciejewska. A ja jestem Kinga Zawodnik. Cześć! A to jest program Gadżet Show, w którym co tydzień specjalnie dla Was będziemy wspólnie testowały gadżety przydatne, niesamowite, czasami zabawne, ale zawsze praktyczne. Yeah. A ja z wielką przyjemnością, kochana, przetestuję to, co dla mnie przygotowała. Może uwierz mi, że mam dla Ciebie kilka wspaniałych perełek. No to im bardziej szalone, tym lepiej dla mnie. Chętnie przetestuję. Raz i dwa. Kręcę. I jeszcze jedna rzecz. W testowaniu niektórych gadżetów pomoże mi mój mąż Janek, który jest niezłym gadżeciarzem. A, no właśnie. Dobra, już. Myślę, że jest gotowy. To co? Zaczynamy? Zaczynamy. A co? Ja. Niech się dzieje. Ula la la, le cha cha cha. Le cha cha cha. Ula la. Ula la. Cha cha cha. Cha cha cha. Ula la la. Ula la. Le cha cha cha. Tum tum tum. Ula la. Cha cha cha. Powiem Wam, kochani, że dzisiaj mam super niespodziankę dla moich domowników. Jak widzicie, mam dużo przepysznych i bardzo zdrowych rzeczy. Przy okazji przetestuję pewien kulinarny gadżet. Można powiedzieć, że z najwyższej półki. Dzień dobry, kochani, co ty tutaj masz? Słuchaj, przyniosłem mięso. Ale ono jest zamrożone na kość, no słuchaj. Jest, jest. Wiesz, ja tutaj mam pewną metodę, słuchaj, taki bardzo fajny gadżet. To jest deska do rozmrażania mięs. Ta deska jest wykonana z takiego nietypowego stopu metalu, który ma takie nakładki, które też nie rysują nam stołu drewnianego. I uwaga, to mięso za pół godziny będzie rozmrożone dzięki tej desce. Dacie wiarę? Za pół godziny? Za pół godzinki. Odkładam. Dobrze, to. Mamy praktycznie równą godzinę, jestem ciekawy, czy za pół godziny ono będzie rozmrożone. I teraz miałam tutaj bardzo dużo wspaniałych rzeczy do gotowania, ale one są tak różnorodne, że ja bym chciała zaprosić dzisiaj gościa, słuchaj, do wspólnego gotowania. No. Mamy jakiegoś gościa? Mamy gościa, witam, proszę witam, witam. Bardzo. Cześć Martunia, cześć. Jak tam? Charles, dobrze, słuchaj. Dobrze. Charles jest kucharzem, jest szefem kuchni. Charles, ty pochodzisz z Kanady i ja tak dzisiaj kupiłam bardzo dużo składników i chciałabym, super, żebyśmy zastosowali technikę, która do niedawna była zarezerwowana restauracjom, czyli gotowanie próżniowe. Jak na gotowanie próżniowe mówicie w Kanadzie? My mówimy to sous vide. A właśnie to jest to po prostu tak, że dzięki takim urządzeniom, które już są, mamy dostęp w Polsce i na całym świecie teraz, tak? Można tu wszystko pakować próżniowo, czyli w woreczku, powietrza nie ma. Dzięki tego urządzenia tutaj, to jest cała magia, okay? Kontroluje temperatur, czas i smak. Janek, to już Ciebie nie interesuje, idź tam, sprzęt się przejść, bo my w Polsce mamy takie przysłowie, na pewno już się znasz, gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść. Idź, idź. Charles, ja Cię zaprosiłam do programu o gadżetach. Ja mam dwa gadżety, które właśnie służą aż tej metodzie. Dwa? No, aż dwa! Mamy takie duże urządzenie i mamy takie mniejsze urządzenie, które mamy tam. Zacznijmy od tego dużego. Ma 8 litrów pojemności. Możemy ustawić temperaturę między 40 a 90 stopni i tak naprawdę tak, co do jednego stopnia. Każde mięso ma swoją temperaturę. No tak, czyli kaczka, mamy... jaka temperatura? Nie wiem. 56. 56, dobra. A kaczka, kurczaka? Nie wiem. 64. Kurczę, a wołowina? 85. Okej, okay, ja zaraz sobie zacznę wszystko notować, słuchajcie. No, bo tutaj proszę, mam drugą maszynę do sous vide. To jest mniejsze urządzenie, ale ma większą moc, słuchaj, 1000 watów. W sumie minimalny garnek, jakiego potrzebuję, to 15 cm, więc spoko. A wiesz, co mi bardzo się podoba? No? Że ja tak z domu wychodzę. Tak, do kieszeni. Idę do gości i tak. Ta-ta! No właśnie. Każdy ma garki w domu. I działamy sous vide, panowie. No właśnie, no dobra, co dzisiaj przygotujemy? Dobra, zaczynamy tak na przykład, co ty na to Kanada, nie? No, Kanadyjczykiem. No właśnie. Łosoś, no pewnie, który sam łowiłem. Dobra, ja cię poproszę o worka, bo widzę, że masz tutaj, no, mamy kawałko łososia. Tak. Ważne jest to, bo tutaj będziemy grzać i tu się zamyka po prostu, tak? Okay. Ale żeby to nie było to brudne, to obracamy sobie tak. Dobre. Co? Super pomysł. No, tak? Łosoś jeden tutaj lata. Dobra. Masełko? Masełko, bo u nas się mówi, ryba lubi pływać, ale w maśle. I słuchaj, że to jest zamknięty i ten sól tam nam zostaje, nie ląduje wszędzie, no i na patelnię, tak? Jest. Słuchajcie, to będzie tak, o. Wystarczy. Naprawdę? To co, i teraz idziemy do zgrzewarki, bardzo tak? Bardzo proszę, tak. Dobra. I teraz zamykamy, odsysamy powietrze, bo to jest bardzo istotny element w przygotowaniu sous vide. Mamy już łososia przygotowanego z masełkiem, tak jest, i z solą. Państwo nasze tam, kamerzystów, którego zjedzą chyba, no ja myślę, kawałki, tak, co? Rzućmy chyba im. Tak, no, zasłużyli. Jaka temperatura?
Ja bym chciał poprosić, kochana, 56. Dobrze, no to wiesz co, z tego co widzę, tak, mam już ustawione 56, naciskam tak zwany Enter i czekamy. I 7 minut mówiłeś, tak? Tak, tak, tak. Dobra. Ale jeżeli mam ryż z wczorajszego obiadu, ryż tam rzucę, tak, poproszę, okay. O. Dobra, i łosoś sobie pływa, tak? Dobra. Zamykamy, tak. I teraz tak. Play? Tak. Słuchaj, bo ja jeszcze mam kurczaka. Tutaj wprawdzie ten mi się rozmraża i jeszcze chwilę będzie potrzebował, ale jeszcze coś tam super mi zostało w lodówce. Co możemy zrobić? Dobra, okej. Okay. Coś, będzie coś fajnego. Okej? Okay. Mamy jałowiec. Tak, chlup, okej. Okay. I znowu dobra. To, dobra. Drobinę soli, tak? Mhm. O, daj trochę o rozmaryn masz. To proszę bardzo. Proszę bardzo. Popatrz, tyle wystarczy. Mhm. No, właśnie, żeby go wyciągnąć. To jest ta pierwsza porcja, którą mieliśmy. Wygląda super. Ale wiesz, co to jest, te czarne tutaj, co widzimy? No. To nie jest palelizna. Bo każde mięso ma swoje białko, każde białko ma tam swoje trochę cukru. Mm-hmm. To się nazywa karmelizacja. Oż ty. Ja to muszę spróbować. Proszę. Mogę sobie tak skrobić troszeczkę? Tak, troszeczkę. Mm-hmm. Jestem przygotowany. Bardzo proszę. Dziękuję. Pokaż w środku, czy tam trafiliśmy no na czas. Mogliśmy tak troszeczkę ale wcześniej. Są czysty, słuchajcie, naprawdę no. Niesamowite. Niesamowite, bo jest słony, ale tak w punkt. Czyli idealnie, rzeczywiście. Rewelacja. Dobra, zapraszam. Idziemy robić kurczaka. Idziemy robić kurczaka tak. Dalej, dobra? No i tutaj mamy to drugie urządzenie do sous vide. Ono w ogóle działa, jest kompatybilne z aplikacją w telefonie, więc można nim sterować też z poziomu aplikacji, ale też można zwyczajnie. Dobra, mam 64 ustawione. Bardzo proszę. Kolejne ustawienie to jest 2 godziny, bo powiedziałeś mi wcześniej, tak, że kurczak surowy, będzie 2 godziny. Surowy dokładnie. Kurczak. No i co? I jeszcze raz naciskam i to zaczyna się teraz grzać. Mamy 47,2-3, bardzo szybko rośnie temperatura, a w ogóle super jest też to, że ta temperatura jest równomiernie utrzymywana w całym garnku, niezależnie czy przyczepimy to z tej strony, czy z drugiej. A to więc jest bardzo sprawa. Istotna rzecz. Próg na 2 godziny. Czyli 2 godziny, mamy tyle tak. Czasu. I idę sobie się, nie wiem, na masaż. O, to jest bardzo dobry pomysł, słuchaj. A właśnie, kochani, ja muszę sprawdzić, jak ten mój kurczak się tutaj na tej magicznej desce rozmraża. Zobaczcie, deska jest lodowata, a jak kładłam tego kurczaka na tej desce, to była taka przyjemnie ciepła. No, od spodu już jest naprawdę rozmrożone. Ja myślę, że powinnam jeszcze tego kurczaka na chwilę odwrócić w tę stronę. Kochani, deska jest rewelacyjnym rozwiązaniem. Nie przyspieszamy procesu rozmrażania sztucznie, czyli nie namnażamy wrogich i niebezpiecznych bakterii na mięsie, a z drugiej strony dzieje się to szybciej, niż jakbyśmy zostawili po prostu mięso na blacie. No dobra, kochani, a ja wracam za mniej więcej 2 godziny i sprawdzę, jak smakuje taki kurczak sous vide. Widzę, Marta, że teraz przygotowałaś dla mnie jakiś większy gadżet, bo i pudło większe. Ja już się domyślam, co to jest. Ja nawet nie wiem, ile ważę teraz. Dobra, mam tu znowu kod QR, więc go sprawdzamy. Okej, okay, i przechodzimy do aplikacji. Dobra, okej, okay, czyli mamy tak. Imię Kinga. Urodziny. No, wiadomo, kiedy się urodziłam. 3 luty 1993. Także jestem młoda, piękna, zdolna i utalentowana. Wieczna 18, wzrost 1,75 m. Mamy to. No to czas na przetestowanie. To idę. Założyłam sobie szlafroczek, żeby mieć na sobie jak najmniej ubrań. Biorę się za ważenie. Dobra, stajemy na wagę i odpalamy. O Jezuniu. To jest moja słodka tajemnica. Dobra. I co tutaj pokazuje mi? Wagę, czyli to ile ważę, nasze BMI, zawartość tłuszczu, mięśni, nasza woda w organizmie, tutaj też poziom tłuszczu, masę kostną, BMR, białko nasze, stopień otyłości, nasz wiek biologiczny. Ło matko, ile mam? 38 lat? Ha! Aplikacja, słuchajcie, mówi nam o wieku biologicznym, biorąc pod uwagę wszystkie te parametry, które nam pokazały. No i u mnie to jest... A, już daj to spokój. Pokazuję 38, ale ja czuję i wyglądam się na dużo mniej.
Cieszę się, Marta, że akurat mogłam przetestować ten gadżet i pokazać go naszym widzom, bo nie wszyscy wiedzą, że wagi mają takie różne funkcje, że takie wagi są nie tylko dla sportowców, ale dla nas wszystkich. Więc mam nadzieję, że wiele osób skorzysta tutaj właśnie z naszej porady. Więc super! No dobra, sprawdźmy tego kurczaka. Jak bo myślisz? Już 2 godziny minęły. Udało się nam? Myślę, że tak. No wygląda na gotowego, słuchaj. tak. Wygląda przepięknie, dobra, słuchaj. Czekaj. Mamy też pióre do tego, pamiętaj. A, czujesz? Tak. Słuchaj, i zobacz mi to. To jest kurczak, który jest idealny. Ojej, widzisz, soki leczą? Tak. O, leci. Jaki soczysty. Niesamowity, naprawdę. Dobra, mamy jeszcze to. Dobra. Okej. Okay. O, bardzo proszę. Pięknie. Zawoła mi Janka, niech spróbuje. Janek, chodź spróbujesz, bo mamy już gotowego kurczaka sous vide. Pięknie wygląda, no proszę, próbuj. Jaki sztuciec, czy mogę prosić? Proszę. Bardzo proszę. O, dziękuję. Ja zabiorę tutaj, no. Już próbuję. Jest soczysty, właśnie. W ogóle nie jest suchy, jest idealnie słony, nie za bardzo. Ma fajną sprężystość, fajną teksturę. No, piękne słowo, takie bardzo kulinarne, słuchajcie. Zrobiliście sobie, mam nadzieję, porcję, bo tę zabieram ze sobą. Uciekam. Charles, teraz takie podsumowanie. Każdy z gadżetów ma swoje plusy i minusy. Ten jest bardzo malutki. Więc idealny, bo można z nim podróżować. Idealny do małej kuchni. Umie w kieszeni. No właśnie, tak? Do małej kuchni. No. Ten natomiast super, no bo jest bardzo pojemny. Tak. Jest oddzielnym urządzeniem, no i jest też zamykany. Teraz o tym pomyślałam. Pokrywka, rzeczywiście tak, ta pokrywka tak. Powoduje, że mamy jeszcze lepszą kontrolę temperatury w tym urządzeniu. Charles, dziękuję ci serdecznie za dzisiejsze spotkanie. A tymczasem, kochani, zobaczcie, jak poradziła sobie Kinga z testowaniem gadżetów, które do niej wysłałam. Dziękuję. Kolejny gadżet, więc kolejne. Sprawdzanie, otwieranie. Proszę bardzo, co my tu mamy? Mały niebieski gadżet. Proszę bardzo, jest to urządzenie, w którym zrobimy jajko w koszulce. Słuchajcie, nie wiem jak wy, ale ja mam zawsze problem z gotowaniem jajek. Nawet na twardo czasami je przygotuję, wam powiem. Zatem słuchajcie, sądząc po tym, co mam tu na obrazku, no to potrzebuję naczynie z wrzątkiem. Wbijam jajko i czekam tylko ile? Od 5 do 7 minut. Proste! Czyli tak, tu słuchajcie, wrzątek. Odrobinę, słuchajcie, oliwy wlewam do gondolki. Dlatego, żeby, słuchajcie, jajko nie przywarło nam tutaj do ścianek. Tak to wygląda. I wbijam jajko. Woda musi być gorąca, ale nie może być gotująca i nie może być jej też za dużo, słuchajcie, w garnku. Powolutku. Wkładamy teraz. Jest. Uff. Zakrywam teraz jeszcze, słuchajcie, garnek i zaraz będzie pyszne jedzonko. Czy no ja myślę, że to wyjdzie. Dobra. Mamy to. Słuchajcie, fajnie, że jest to silikon, bo słuchajcie, on się nie nagrzewa, więc to nie jest gorące. Teraz uwaga. Uwaga. O tak, proszę bardzo. I teraz słuchajcie, tutaj tak przycinam. Zobaczcie. No to co, ja to słuchajcie, spróbuję, nie będę taka. Słuchajcie, rewelacja. Niebo w gębie. Ja dzisiaj się zdemakijażuję i pokażę wam moje naturalne oblicze. Ale pomoże mi w tym Justyna, która jest kosmetologiem. Chciałabym, żebyśmy dzisiaj zrobiły demakijaż i porozmawiały o krokach pielęgnacji. Dobrze. Zawsze zaczynam od czego? Od
Zaczynamy przede wszystkim od zastosowania odpowiednich produktów. Natomiast istnieje też możliwość, aby ograniczyć stosowanie wszelkich chemicznych środków, które nakładamy na skórę, i do tego na przykład służą wielorazowe waciki. Tutaj te włókna są o wiele, wiele cieńsze nawet od włosa, w związku z czym naprawdę delikatnie tę skórę oczyszczają. To co? Działamy? Robimy eksperyment. No właśnie, robimy eksperyment. Słuchajcie, zrobimy tak. Justyna pół twarzy z moimi tymi wielorazowymi wacikami. Tak, bez użycia jakiegokolwiek detergentu, tylko woda. Mamy letnią wodę. Tak jest. Przygotowaną. A ja wykorzystam taki tłusty preparat, który nałożę na połowę twarzy i on mi pomoże rozpuścić ten makijaż. No i lecimy. Zaczniemy sobie od oczu. Więc tak jak widzicie, tutaj na tych wacikach, zobacz, jest już bardzo dużo tego produktu, a ja tak naprawdę zamoczyłam je tylko raz, więc tutaj od razu wszystko ci się usuwa. Powiem ci, że twój makijaż jest naprawdę mocny, ale jak widzisz, one i tak tutaj całkiem ładnie sobie poradziły przy tak naprawdę już drugim użyciu. Pożyczę od ciebie wacik i zmyję drugą stronę. Dobrze. Wiesz co? Ja bym jeszcze zrobiła taką rzecz, że teraz bym zrobiła taki test tych wacików i przejechałabym teraz chusteczką białą, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście nie mam tu już resztek tego makijażu. Co ty na to? Dobrze. Czyli zaczynamy najpierw od twojej strony. Okej. Tak jak widać, zobacz. I robimy teraz drugą stronę, którą oczyszczałam wacikami. Z dwóch stron mamy podobną sytuację. No to jest ten czas na oczyszczanie, prawda? Zgadza się. I teraz będziemy korzystały z pianki, którą tutaj mamy. Wystarczy tak naprawdę jedna pompka takiego produktu. Okej. I zaczniemy sobie od delikatnego zaaplikowania. Ale tutaj, jeżeli chodzi o zebranie później tego nadmiaru produktu, też możemy wykorzystać te waciki wielorazowe. Oczywiście. Zobaczcie, jednym pociągnięciem, zobacz, wszystko tak naprawdę już ci się usuwa. Super. Ja sobie wyłowię taki wacik jeden, bo chcę jeszcze powiedzieć o pielęgnacji wacika. Taki wacik, zobaczcie, on wymoczony w wodzie, bez jakiegokolwiek detergentu, sam się praktycznie oczyścił. Wystarczy zwykłe mydło, którym po prostu nawet w takie mydło w kostce pocieramy, płuczemy i ja sobie zmywamy na kaloryfer. I dobrze suszymy. Reasumując, uważam, że to jest rewelacyjny gadżet. Nie dość, że kosztuje grosze, po drugie jest bardzo ekologiczny. Wystarczy aż na 3 miesiące, kiedy straci swoją przydatność do użytku, do twarzy, możemy wykorzystać go do przecierania blatu w łazience, bo takie też ma zastosowanie i o tym pisze producent. Dla mnie bomba. Uniwersalna. Jest naprawdę super. Moja skóra już jest idealnie oczyszczona i tak naprawdę czeka na kolejne kroki pielęgnacyjne. Dzisiaj chciałabym ci pokazać kosmetyki polskiej marki Melskin. Są one wegańskie, wegetariańskie. To, co jest na pewno tutaj dla nich charakterystyczne, to są też bardzo proste składy, które umożliwiają stosowanie tych produktów u osób z bardzo zróżnicowaną skórą. Jeżeli chodzi też o składy tych kosmetyków, w 97% bazują one na naturalnych składnikach. W twoim przypadku wybrałam tutaj taki produkt o działaniu bardzo silnie nawilżającym. I teraz tak, jeżeli chodzi o składniki aktywne zawarte w tym preparacie, mamy tutaj przede wszystkim kwas hialuronowy, który ma powinowactwo do wody, wiąże ją tutaj na powierzchni naszej skóry. Mamy również zawarty kwas mlekowy, który ze względu na to, że ma właściwości lekko złuszczające, pozwala on na właśnie bardzo delikatną pielęgnację. Mamy tutaj również zastosowany mocznik, który fantastycznie tutaj będzie nam to wszystko jeszcze wiązał i zatrzymywał tutaj cały ten proces nawilżania skóry. I on, tak jak mówię, świetnie sprawdzi ci się też pod makijaż. Na początku nałożę go sobie tutaj na dłoń i zaraz ci go zaaplikuję. Delikatnie go sobie tutaj rozprowadzę. I teraz tak, jeżeli chodzi o ilość, wystarczy tak naprawdę, żebyś wzięła sobie nawet kilka kropli. A to, co jest bardzo ważne, szczególnie przy twojej wrażliwej cerze naczyniowej, nigdy nie pocieramy tej skóry. Zawsze takim ruchem delikatnie wklepującym. Kolejnym etapem, jaki sobie tutaj zastosujemy, będzie to użycie produktu bardziej dociążającego skórę. Jeżeli chodzi o krem, to tutaj chciałabym ci dzisiaj pokazać taki, który jest teoretycznie do skóry dojrzałej, ale jednocześnie możesz stosować go nawet w momencie, kiedy kończysz 25 lat, ze względu na to, że już wtedy niestety wszystkie włókna kolagenowe mają spore ubytki. Jeżeli chodzi o składniki aktywne zastosowane w tym preparacie, mamy tutaj witaminę E, czyli tokoferol, który fantastycznie będzie nam tę skórę odżywiał. Ponadto mamy tutaj olej z opuncji, który jest nazywany eliksirem młodości. Jeżeli chodzi też o takie działanie przeciwzmarszczkowe, to mamy tutaj również koenzym Q10. I teraz nałożę ci odrobinę tego kremu, żeby wszystkie składniki z serum nam się dobrze wchłaniały.
Jeżeli chodzi o aplikację kremu, nakładasz go sobie bardzo delikatnie, takimi ruchami, jakbyś po prostu go sobie delikatnie wtłaczała. Okej, czyli krem jest już ostatnim krokiem naszej wieczornej pielęgnacji. Jeżeli mówimy o takim najbardziej podstawowym modelu, to zdecydowanie zalecałabym właśnie stosowanie zarówno serum oraz właśnie takiego kremu, którym wszystko domkniemy, natomiast musimy też właśnie zwracać uwagę na skład, żeby nie był on zbyt przeciążający. Zachęcam Was też do korzystania właśnie z takich naturalnych kosmetyków, bo rzeczywiście te naturalne składniki dobrze dobrane mają wzbogaconą siłę i dużo ładniej reagują na naszą skórę. Zacznę teraz trochę inaczej. Wiecie, co mi się podoba w tym programie? Oprócz tego, że mam kontakt z Wami i mogę dla Was przetestować różne fajne rzeczy, to, że czuję się tu, jakbym miała cały czas urodziny, bo non-stop przychodzą do mnie jakieś paczki prezentowe. Teraz przyszła taka mała, bardzo lekka. O, znowu sterta styropianu. Co to jest? Czekajcie. Jest to, słuchajcie, taki bardzo malutki, różowiutki gadżet. Taka klamerka. Mi przypomina to, słuchajcie, jak taką, wiecie, spinkę do włosów. Zobaczcie. O, i będę miała spinkę. Proszę bardzo. Pięknie i można robić sobie makijaż, później demakijaż. To mi się z tym kojarzy, ale na obrazku widzę... O! Na obrazku tu widać, słuchajcie, że jesteś... Zakładam to chyba na nos. Idę do łazienki, bo będę chciała przed lustrem to sprawdzić, więc po drodze poczytam, co internet mówi i będę testować na sobie. Słuchajcie, doczytałam i już wiem, że gadżet ten pochodzi z Azji i służy do wydłużenia i wysmuklenia nosa naszego. I żeby niby zadziałało to, to trzeba zakładać właśnie ten klips cały na nos przez minimum 30 dni na 30 minut dziennie. Szczerze, ja to sobie tego nie wyobrażam, ale dobra. Dobra. Nie ma. Jeśli chodzi o próg bólowy, jest ok. Dyskomfort jest ogromny, bo nie oddycham przez nos, tylko trzeba przez usta. Wiecie, co mnie najbardziej chyba zastanawia? To na jakiej zasadzie taki mały klips może wydłużyć nos? Nie mam pojęcia. Słuchajcie, czy co? Wyszczuplił się mój nos, wysmuklił? Po jednym razie krótkim nie sądzę. Ale delikatne zaczerwienienie jest, o. Marta, kochana moja, ja nie wiem skąd ty wytrzasnęłaś taki gadżet, ale powiem ci szczerze, że naprawdę mnie zaciekawił i skuszę się i zobaczę, co się wydarzy. Także dzięki. Jeśli uważacie, że kobiety są kapryśne i wymagające, to oznacza, że nigdy nie hodowaliście roślinek w domu. Ponieważ każda roślinka ma swoje własne wymaganie. I tutaj z pomocą przychodzi mi kolejny gadżet. Mam tutaj dwa mierniki potrzeb roślin. Wyglądają bardzo podobnie, ale działają troszkę inaczej. Omówię na początku ten pierwszy. Jak działa? Mamy tutaj takie czujniki wbudowane w takie dwie nóżki tego urządzenia, a dodatkowo wyposażone jest w diodę tutaj na górze, która będzie mnie informowała na temat tego, czego dana roślina potrzebuje. Muszę te dwie końcówki wbić w glebę. Już na pierwszy rzut oka, o, widzicie? Komunikuje mi, że jest tutaj za dużo nawozu. Jest to bardzo jasny komunikat kolorystyczny. Zobaczymy, co tutaj się dzieje w innych doniczkach. Czekajcie, bo żeby Wam pokazać. Mam taką bazylię. I uwaga, sprawdzamy. A teraz mam kolor żółty. To oznacza, że mam niski stopień nawożenia. No i kochani, w kilka chwil dowiedziałam się bardzo wielu cennych informacji na temat moich dwóch roślinek. Ale mam też drugi taki miernik, ale jest bardziej zaawansowany. I to pokażę Wam na tej pięknej roślince, tych pięknych kwiatkach, ponieważ ten miernik łączy się poprzez aplikację z telefonem. Włączam tą aplikację. Ja tutaj mam dodaną tą chryzantemę przepiękną i zaraz ją sobie sprawdzimy. Ale dodatkowo zobaczycie, że ja mam tutaj całą listę kwiatów i roślin domowych, które na pewno kojarzycie. Jedynym utrudnieniem tutaj, które widzę, oprócz tego, że mamy bardzo intuicyjne zdjęcia tych roślin, jest to, że te nazwy są po łacinie, ale z drugiej strony, jak kupujemy w kwiaciarni kwiatek, to tam zawsze jest nazwa łacińska rośliny. Dobra, teraz zobaczcie. Wchodzę w tą moją roślinkę. Uwaga, uwaga. Postaram się to tak wbić, żebyście mogli zobaczyć. Mamy wilgotność za dużą. Zdecydowanie kwiatek jest przelany.
I teraz, kiedy klikam w te parametry, zobaczcie, to dodatkowo mam informację, jak podlewać. Tutaj mam za dużo wody. Proszę o zwiększenie wentylacji, żebym mógł się pozbyć części wody. Żyzność? Bardzo dobrze. Dalej mamy nasłonecznienie. No i tutaj nasłonecznienie mamy za niskie. No i temperatura również jest w normie. Zwróćcie też uwagę, że jeżeli coś jest przekroczone w dół lub w górę, jest zaznaczone na czerwono. Dzięki takiemu miernikowi możemy się dowiedzieć, czego brakuje naszej roślinie i tak naprawdę czego ona potrzebuje do szczęścia, do pełni rozkwitu, można powiedzieć. Powiem wam, że ja się trochę wkręciłam w sprawdzanie tych roślinek, więc ja sobie sprawdzę teraz wszystkie, które tutaj mam. Zobaczę, w jakim są stanie i czego tak naprawdę potrzebują. O, zobaczcie, mam zielony kolor, a to znaczy, że ten kwiatek w tej właśnie chwili jest szczęśliwy. Jak długo potrwa to szczęście? Nie wiem, ale satysfakcja ogromna, że jednak jestem dobrym ogrodnikiem domowym. Moje kwiatki są ze mną szczęśliwe. O,